Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, słuchajcie, trzeba wrócić, wejść, zobaczyć sobie kuchenkę i co my tam mamy do przygotowania. Tylko tak, najpierw ocet, woda, dobra, kuchnia. Czego ja potrzebuję? Przygotuj posiłek. Nie, czekaj, preferencje go... nie. Usmaż mięso. Nie. Czekaj, dostałem tą listę, co powinienem zrobić. Ryba w occie z zielem zębatym. Dobra. I co ja tu potrzebuję? Rozumiem. 4 razy ryba. A, 4 razy ryba. Pytanie, czy ja tyle mam? Ile mam ryb w ogóle? Nie no, mam 4 razy ryba. To czemu ja tego nie mogę przygotować? A, chyba że dopiero teraz będę mógł, bo... tak, dopiero teraz mogę, bo przecież odczytałem. No dobra, czyli mamy wszystko. To zróbmy. Jedną sztukę, tak jest. Dobra. No i wracajmy do naszego braciszka. Jorn, siemano. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunszcie ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. Czyli złodziejstwa się będziemy uczyć. Nice. Pokażesz mi? Pokażesz mi jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złotej monety przy sobie. Czasami trzeba trochę pomóc losowi. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Dobra, to dobrze wiedzieć. Słuchajcie, jeszcze tak ze wstępu chciałbym troszeczkę skorzystać i podziękować Niewidzialnemu za ilość tipów, które dostarczył i fakt, że na przykład można pić z beczki wodę, żeby się zregenerować. Chciałbym to tylko stestować, ale niestety nie ma żadnych beczek w okolicy. Ale wracając, bo mieliśmy otworzyć ten zamek. To był w ogóle jakiś kufer? Który ja mam otworzyć? O, ale złoto na ziemi jest na pewno. Ja tu kufra żadnego nie widziałem, chyba że... a, tutaj jest, dobra, nieważne. I co teraz? Oj! A, czyli DA... okej, w ten sposób mam... no dobra. No jebniemy wszystko od wuja, co tam. Stać nas. Znaczy, wuja stać, nie nas. Nas nie stać. Mamy to, Jorn. Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie ociągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzęta, więc trzymaj broń w gotowości. Dobra. To najpierw ją muszę założyć. Najpierw ją trzeba założyć, mój drogi. No, samego patyka mam. Brakuje mi siły, więc bym musiał pójść do tych, którzy uczą walki i troszeczkę się podszkolić. I w sile, i widziałem, że właśnie Niewidzialny pisał, żeby trofea robić. Więc musielibyśmy pójść do naszego ziomka tam w prawo, za rogiem. On mówił, jak skurować. A ten tutaj chyba nam mówił o tej sile. Poczekajcie, to może ja bym sobie od niego wziął. Folkar. Hej, ty. Zacznijmy trening. Zacznijmy trening. Do roboty zatem. A, broń dwuręczną on tu ma. A, to nieważne. Myślałem, że u niego siłę mogę podszkolić. Ale u kogoś mogłem. Tylko nie pamiętam u kogo. No dobra, trudno. No zaraz sobie to sprawdzimy, jak będziemy wracać najwyżej. Mam tylko nadzieję, że nie natrafimy na żadne bestie. Albo inaczej. Jeśli natrafimy, to żeby nie było ich za dużo i żeby nie były za mocne, nie? No bo my jak my, to ja najwyżej się cofnę trochę. Jorn będzie tankował, tylko pytanie, ile Jorn wytrzyma w sumie w tym... w tym całym ambarasie, jaki się narobił z tymi krwiopijcami po drodze.
Tutaj na pewno były topielce. Tylko pytanie, dokąd my biegniemy w ogóle? O, łódka. Mogę? Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. No. 20 lat, stary. Szmat czasu jednak. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. No to do dna! Ten Jorn biedny, taki trzymający się cały czas za brzuchol. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. No, to prawda. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. No jest jak jest, no. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. O, a tu ciekawy wątek historyczny. Posłuchajmy. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. Może gdybyśmy zostali bronić własnej wyspy... Kurna, tutaj taki wątek patriotyzmu lokalnego wchodzi. Masz rację. Kurna, nie wiem, co by było lepsze, szczerze. Ale z drugiej strony, no, uciekliśmy, więc jakby już... Może nie róbmy w sobie takiego poczucia winy. Więc masz rację. No, masz rację. Pozostawanie na Londram byłoby samobójstwem. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. Oj! Oj, prawie żeśmy spadli. Ciekawe, czemu się w ogóle napije, bo tak widzę, że trzyma i co? Miałem jakąś akcję zrobić? Czy właśnie się zbugowałem tym sposobem? Ej, nic nie mogę zrobić. Halo? Halo, gro? No kurwa. Co teraz? O! Aha. No spierdoliłem się. No dobra. Jak się czujesz po dniu pełnym trudno. Przygód? Nie napiliśmy się, ale... Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Bylebym się nie utopił teraz, nie? Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. No, zobaczymy. Mam do ciebie kilka pytań. A co tu jest w ogóle w tym zestawie? Myślisz, że jeszcze kiedyś wrócimy? Nie tęsknisz za rodzinnym domem? Skąd pomysł, żeby uciekać akurat teraz? Co myślisz o kurcie? Nie, dobra, nic ciekawego. Powinniśmy wracać, bo się zbugowałem. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Jo. Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki wina. A chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. O, to prawda akurat. Dobra, dawaj. Dawaj to wino. O, teraz się przynajmniej napiję. Dobrze. Ale co chciałem powiedzieć? Trochę dziwnie brzmi ten wspólny wieczór, no wolałbym jednak nie. Ojojoj, tacy nawaleni wracamy, w sensie przynajmniej ja, bo... Bo on to dość trzeźwy. Tylko tam zostały rzeczy, tam była przecież skrzynka z rybami, tam było jakieś wino jeszcze na wódce, na łódce znaczy się. No i gówno. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni.
Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie, a później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował, ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. No cóż... Czemu ja się na to zgodziłem tak właściwie? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Dobra, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokfar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika, a jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Kurde, gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. No dobra. Czyli... tak prawdę powiedziawszy... to nasze wyjście doprowadziło do tego... że jest lipa i kakaraka. Kurna, no i to jest przypał. Ale najpierw pójdźmy sobie, zanim ja będę go ratował. No, umówmy się, nic mu się nie stanie, prawda? Jak chwilę poczeka. Przecież nie umrze. Chciałbym pójść do kogoś, kto mnie nauczy troszeczkę... troszeczkę siły. Tylko kto to był? Poczekajcie. To był Thorsten? Rupert? Ktoś miał to, ale nie pamiętam kto. Dobra, Thorstena spróbujmy. Nie ma takiej rzeczy, której by mnie... A nie, ten rzeczy, tylko Rupert. A Rupert nic nie miał. Ten Uwe? Dziadek raczej nie. Dobra, dziadek towary. Czyli to musiał być ktoś tutaj. Może ten Kazem? Ej, ty. Jak to znosisz? Aha, też nie. Kurwa, to kto miał to? Jak cicho. Paulus? Ej, ty. Mógłbyś mnie podszkolić? Mógłbyś mnie podszkolić? Ciebie? Mam trenować mieszkańców wioski, a nie obcych. Znajdź sobie kogoś innego. Na pewno jest coś, co zmieni twoje zdanie. Owszem, złoto. Jego nigdy nie za dużo. Jak mi go trochę przyniesiesz, to pogadamy o twoim szkoleniu. Dobra, czy tyle ci wystarczy? Tak, to rozsądna ilość. Mogę teraz nagiąć polecenie Albina i coś ci pokazać. Tylko pamiętaj, każda lekcja też będzie kosztować. No, czemu mnie to nie dziwi? Mogłem się tego spodziewać. Dobra, zacznijmy trening. Mam nadzieję, że odpowiednio się rozgrzałeś. Zawsze. Broń jednoręczna. Kurwa, a kto siły? Kto siły uczy? Bo ja potrzebuję siły, nie? Wymagana siła. No bo punktów nauki mam 40, więc mam dużo. To do kogo ja mam pójść, żeby mnie uczył siły? Wiesz, mówi się o tym... Ja pamiętam, że ktoś to miał, ale nie pamiętam kto. Może Stone? Chcę być silniejszy. O, właśnie. Dobra. Chcę być silniejszy, więc to git. Mamy już topór na plecy, ale... ja bym sobie podszedł jeszcze... Tutaj był warsztat, widziałem. Może coś w warsztacie możemy zrobić sami. Prosty nóż? Nie, bo nie chcę kraść. Usza treningowa. No dobra, dobra. Ja chcę warsztat. Halo, gro. No. Dobra. Co w warsztacie? Stwórz amunicję. Przerób bełty na strzały. Przerób strzały na bełty. Stwórz bełty z lak. Stwórz... O, zajebiste. I w warsztacie na pewno mogę to. No dobra, ale ten Thorsten jeszcze miał jakieś itemsy. Może coś... Pokaż. Coś byłbym w stanie kupić. Pałka wartownika, tylko wymagana zręczność jest wszędzie. Na topór bojowy wymagana siła. O, w siłę czy w zręczność, jeśli już? Tak się zastanawiam. W siłę czy w zręczność? Zręczności mam mniej, to na pewno.
Ale z drugiej strony sobie myślę, kurna, nie no, zręczność chyba. A jak, jeśli zręczność, to podejrzewam, że może mnie tego nauczyć ten... Jak on się nazywa? Ten myśliwy tam na górze. Tak do niego bym poszedł najpierw, zobaczył. No i oskurowanie też by się przydało. Bo z tego moglibyśmy mieć fajny hajsik, a hajsu nam aktualnie brakuje. Znaczy zawsze nam będzie brakować, nie? Jakby umówmy się. Ale aktualnie nam go zdecydowanie brakuje, więc... Więc no co, no trzeba iść, nie? Trzeba iść i zobaczyć. Siemano, Markus. Słuchaj, sprawa jest taka, że oprawianie zwierząt... Kurwa, 150 sztuk złota? A z trofeów mam trofea. Coś dla niego, żeby mu sprzedać? Nie mam nic. Kurwa, Bastian, wszystko takie drogie. Bastian wysłał mnie po drewno do wieży sygnałowej i obozu drwali. Nie będę z tym odgadałem z nim? Powiem ci to jako osoba, która sporo łazi po okolicznych lasach. Bez porządnego wyposażenia nawet nie myśl o tej wyprawie. Wieża sygnałowa znajduje się tylko kawałek na południowy wschód stąd. Ale będziesz musiał uważać na całe stada ścierwojadów na wzgórzu. Sprawa ma się gorzej z obozem drwali, ale jest kilka sposobów, by tam dotrzeć. Możesz minąć wieżę strażniczą, przejść przez most nad wodospadem i dotrzeć do kamiennego łuku. Tam radziłbym ci przeprawić się przez rzekę i iść wzdłuż niej, aż do obozu węglarzy. Przysięgam na Adanosa, że gdy ostatnio polowałem w pobliżu kamiennego łuku, to widziałem cały stos kamieni, który ruszał się jak ożywiony. Jeśli przeprawa przez rzekę cię nie zachęca, to zawsze zostaje ci dłuższa trasa przez las. Skręcasz na wschód przed wieżą sygnałową, a później odbijasz na południe. No dobra. I zastanawiam się, no to oprawianie zwierząt, kurna. Ucz mnie. A co jeszcze z nauki? Zręczność, nie? Kurna, no zastanawiam się, w którą stronę pójść, powiem wam z tym. Bo z jednej strony, no muszę mieć tą zręczność. Z drugiej strony, no przydałoby się to oprawianie, bo jak będę miał to oprawianie, te trofea, to będę miał pieniądze z tego, nie? Ale, o! Wiem co, spróbujemy to oprawianie, ale wydaje mi się, że nie zrobimy tego, bo będzie nam brakowało czegoś. Naucz mnie podstaw oprawiania zwierząt. Jednak nie. Najważniejsze jest umiejętne podejście do ofiary. Jeśli twój cel za szybko zda sobie sprawę z twojej obecności, może cię zaatakować albo po prostu uciec. Spróbuj zbliżać się do zwierzyny powoli, na ugiętych nogach, z wyciągniętą bronią, a kiedy będziesz już całkiem blisko, wystrzel. Samo oprawianie zwierząt w gruncie rzeczy nie jest zbyt trudne. Wymaga tylko dużo cierpliwości i precyzji. Natnij skórę zwierzęcia w okolicach brzucha. Tam jest najdelikatniejsza, a następnie zacznij ostrożnie ją zdzierać. Czasami będziesz musiał wykonać dodatkowe cięcia, ale pamiętaj, że czym ich więcej, tym gorsza jakość pozyskanej skóry. Z czasem nabierzesz wprawy. Nie bój nic. No trochę przypał jest teraz, bo nie sądziłem, że faktycznie wydam te 150 zł. Czy ja w ogóle mam jeszcze jakieś pieniądze? 13 zł mam. No to kurna, powiem wam, że no, pieniędzy mi zostało pełno. Nie powiem. Nie powiem, pieniędzy pełno. Tu jest warsztat, a mogę ten łuk zajebać? Mogę, to tak ładnie wygląda ten łuk całkiem, powiem szczerze. Chyba nie, no trudno. Dobra, ile ja mam strzał? Za mało, a lagi mam 9, więc zróbmy sobie na pewno strzały i przeróbmy sobie bełty na strzały, bo to są rzeczy, których będę potrzebował. Stwórz amunicję, przerób bełty na strzały, przerób wszystkie bełty, dobra, i stwórz strzały z lag, zrób wszystkie, dobra, 27 strzał, czyli łącznie mamy teraz 37 strzał. No to dobra, to może pójdźmy sobie na jakieś polowanie, co? Tylko, że mi się znowu zbugował. I czemu ja łuku nie mogę wyciągnąć? Coś się rozjebało.
Kurwa, no z jakiegoś powodu nie mogę tego łuku wyciągnąć, czajcie to? Ja go straciłem tam pod wodą, czy co? No bo ja go miałem w ręce, jak ten dialog był. No i co? I nic? Dobra, czekajcie, ja sobie na szybko zapiszę tutaj gdzieś. Zejdźmy tam do tej łódki. No bo... Kurwa, no... O! No ale zirytowałem się teraz delikatnie. No bo co, bo straciłem łuk tym sposobem? No na pewno się zbugował, ale no co? Chyba, żeby zrobić inaczej. Wczytam zapis. I może jak wczytam, to ten łuk też się wczyta. Chociaż wątpię, ale... O! No kurwa, dobra. No i perfekto. No i o to chodzi właśnie. I o to chodzi. Moi drodzy, poprafianie, moi drodzy. Dobrze, zejdźmy sobie tutaj na dół. Weźmy te ryby na pewno. Wejdźmy sobie na łódeczkę. Można w ogóle tutaj połowić też, więc to też spoko. Skrzynia pełna ryb. I tu na tej łódce było wino. A oprócz wina mamy też wygłodniałe topielce. To trzeba w nie trafić, a to już nie jest takie proste w sumie. Czemu ja w nich nie trafiam? Jakby... What the hell? No niby... Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, bo zmarnowałem już 7 strzał, a gówno z tego jest. Więc to mi się nie podoba, ale jest tutaj ścierwojad. Którego chciałbym dojechać. No i co, tak samo nic, zero. Ej, no co jest? Ej, coś jest z bugiem, nie? Chyba, że one są takie mocne, no nie wiem. No, puść mnie, ścierwojadzie. No ale teraz siadło. O co, kaman? Z tym łukiem? No niby obrażenia 10. Czyli teoretycznie powinienem... Teoretycznie powinienem coś tam zadawać, ale... No patrzcie, ile bym nie wystrzelił? O, teraz, dobra. Teraz siadło. Czyli on się już musi sfokusować na mnie, żebym ja mu w ogóle obrażenia zadał. No to trochę to słabe, szczerze mówiąc, ale no dobra. Zjedzmy sobie to. Czy ja wziąłem z niego wszystko? Nie ma czego plądrować. Ty, ale poczekaj, bo ja się nauczyłem tego skórowania i jeszcze nic mi nie dropnęło. To mi się trochę nie podoba, szczerze. Tylko pytanie, czy... No nie, no bo tu nie ma znaczenia, kurwa, no przecież... No on musi się stargetować na mnie. I to też nie zawsze. Siada. O, jakieś jajo żeśmy dropnęli, nice. Ja nie wiem dokąd ja idę, więc tak staram się nie za daleko odchodzić. Ale chciałbym, wiecie, trochę ponabijać sobie i expa. Jednak mimo wszystko i żeby mieć te rzeczy, czekajcie, telekineza. Telekineza, no niewidzialny pisał, że wystarczy mieć w ręce, żeby widzieć przedmioty, nie trzeba używać. No to dobra, no to sobie pobiegajmy. Co tam się dzieje? A nie, tam są krwiopijce, ale tu widzę ziele lecznicze już. Jakieś mięso kopacza. Okej, tylko to mi się tak nie podświetla, tylko muszę jakby za tym chodzić troszeczkę. No dobra, no to nie jest takie proste wcale. Ale też nie jest głupie. Dobra. Znaczy na pewno więcej widać, aniżeli jakbyśmy jej nie mieli. O kurwa. Co to jest, mnie zastanawia. Leśna bestia po prostu, okej. Tu roślina lecznicza, mięso kopacza. Tam na górze jakiś dzik chyba jest, więc tam na pewno nie chcę iść. Bo coś czuję, że mógłbym tego nie przeżyć.
tu jest jakaś jaskinia, a w tej jaskini coś czuję, że cieniostwory, biorąc pod uwagę, że... jakiś trup tu leży. A nie, gobliny. No dobra, to se zwłoki w takim razie tylko ogarnijmy. O, runa za 200! Dobra, idę stąd. Mamy 200, możemy stąd uciekać. Dobrze. Wiecie, no chodzi troszeczkę o to, żeby po pierwsze mieć pieniądze. Po drugie, żeby mieć pieniądze. A po trzecie, żeby mieć expa. No bo jakby, no wiecie o co, kaman. No trzeba, po prostu trzeba, no. Dobra, zarzuć windkę jeszcze. Złowiłeś grubą rybę, nic nie bierze. Złowiłeś jedną rybę. O! O! Grubą rybę i nic. No dobra, no trudno. No ale coś tam żeśmy wyłowili. Coś tam żeśmy wyłowili tym sposobem. Ktoś mnie chyba będzie atakował. Zwijajmy już stąd, co? Bo tam widziałem na dole krwiopijce. Z tymi krwiopijcami nie chciałbym się bić, bo widzieliśmy, co się działo w chyba... ja dobrze pamiętam, w drugim odcinku, no krwiopijce dawały nam w kość, więc akurat krwiopijców nie chciałbym bić. Mogę się bić z kimkolwiek, ale nie z krwiopijcami. Jednak mimo wszystko, wiecie. Wolę jednak nie. O, jakieś lagi tu jeszcze leżą, to sobie też weźmy. Tu leśne jagody, ziela lecznicze. Kurwa, ja leżyś... nie no, niewidzialny. Kurna, ale żeś mi zrobił dzień, nie? Naprawdę. Dobra, zetnijmy trochę. Wobec ciebie to bym nie wiedział, że tak można i bym wykorzystywał tą telekinezę do przyciągania. No to znaczy, to jest delikatne bugowanie tak naprawdę, no bo... teoretycznie nie powinno mi się to podświetlać, tylko... no, ale to pomijmy, prawda? Takie wykorzystywanie mechaniki gry, no kto by się tym przejmował? Jezus, wielkie mimecyje, no. Niech rzuci pierwszy kamieniem ten, co w gotiku nie wchodził po ścianach. Albo po tych. Albo po górach, tak, po stromych zboczach. No. I nie tylko w gotiku zresztą. W Wiedźminie na przykład tak samo. No nie da się inaczej, no po prostu tak trzeba grać, no co ja wam powiem. Tak trzeba grać. Dobra, gdzie tu jeszcze coś było? Tu jakaś leśna jagoda jest. No i okej, słuchajcie. Zakończymy sobie w sumie ten odcineczek tutaj. W następnym pójdziemy pomóc dla Jorna znaleźć to lekarstwo, chociaż podejrzewam, że to będzie długi quest. Natomiast mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, no i cześć!